2 listopada 2006 roku 29-letnia Michelle Young podejmuje na kolacji przyjaciółkę Shelley, podczas gdy jej mąż Jason pakuje się na kolejny wyjazd służbowy. Kobiety namawiają mężczyznę, żeby może jednak zjadł z nimi, ale Jason przypomina im, że przed nim około 6 godzin drogi samochodem, a następnego ranka ważne spotkanie z klientami. Całuje więc swoją dwu- i półletnią córeczkę Cassidy, swoją żonę Michelle, żegna się z Shelley i opuszcza dom. Po ululaniu córki do snu, Michelle schodzi do salonu, do przyjaciółki, gdzie oddają się oglądaniu filmów, podgryzaniu krakersów i gadce szmatce. I tak oto Shelley dowiaduje się od Michelle, że ta ostatnio bardzo nie lubi zostawać sama w domu, zwłaszcza w nocy, bo od kilku tygodni, nie że codziennie, ale coraz częściej, zdarza jej się słyszeć dziwne odgłosy wokół domu. Czy Jason wie o tym? Pyta Shelly. Wie, ale wiesz, on musi pracować. Odpowiada realistyczna jak zawsze, Michelle. Kapilaria. Podcast kryminalny. Na zajutrz, 3 listopada 2006 Linda Fisher otrzymuje telefon od swojej córki Meredith. Mamo, Michelle nie żyje. Nie żyje. Powtarza Meredith bo Linda cały czas nie pojmuje, co córka do niej mówi. Meredith rozłącza się i informuje Patty Young, teściową zmarłej, której z kolei udaje się połączyć z Jasonem, swoim synem, który w drodze powrotnej z wyjazdu służbowego w Wierczyni miał zahaczyć o dom rodziców. Matka i syn natychmiast udają się do Reley. Tam już na miejscu dowiadują się, że śmierć ta to żaden wypadek. Michelle została uduszona. I Meredith powtarza Jasonowi i Lindzie to, co przed kilkoma godzinami opowiedziała policjantom. W domu swojej siostry i męża Michelle i Jasona Young znalazła się około 13. Weszła do niego tak jak to miała w zwyczaju, przez garaż. Po znalezieniu się w nim, uwagę kobiety z miejsca zwracają dwie rzeczy. Drzwi wewnątrz garażu, a prowadzące bezpośrednio do części mieszkalnej domu, były uchylone. Było to wbrew zwyczajowi domowników, którzy te drzwi zawsze zamykali, choć w sumie też tylko oni i rodzice pary wiedzieli o ich istnieniu. Przez te uchylone drzwi Meredith słyszy dwie rzeczy: szczekanie psa oraz ciszę. Trudno to opisać, ale myślę, że każdy z nas zna ciszę w domu, w którym powinny nas dochodzić choćby odgłosy jakiegoś życia. Pracująca pralka, zmywarka do naczyń, głosy dzieci czy sącząca się z radia muzyczka. W środku dnia w domu Jangów panuje grobowa cisza, której głuchość podkreśla jedynie ujadanie psa gdzieś w oddalonej części mieszkania. Meredith od razu udaje się na górę do sypialni, bo choć jej się to wydaje za wcześnie, bardzo możliwe, że Michel usypia małą po obiedzie. To przypuszczenie zdają się potwierdzać opuszczone w sypialni żaluzje. Jednakże. Kobieta nie przekroczyła nawet progu pokoju, kiedy ujrzała swoją siostrę, leżącą na podłodze, twarzą do ziemi. Przy głowie Michelle leży laleczka z gałganków, ulubiona towarzyszka snów małej Cassidy. Ciało kobiety otoczone jest swoistym różanym wieńcem, czyjeś maleńkie stópki. Wydreptały ten wieniec wokół ciała, a następnie taką samą różową szarfą przedłużyły go aż do łazienki, gdzie udeptały z kolei na stopniu do umywalki krwisty krąg. Wtedy Meredith Fisher doznaje olśnienia. Gdzie jest Cassidy? Zanim ta myśl na dobre przewinęła jej się w głowie i jak powie później, zanim omal nie zemdlała, usłyszała jakiś dziwny dźwięk. To dwu i półletnia dziewczynka gramoli się z podłóżeczka w stronę cioci. Meredith z dzieckiem na ręku dotyka pleców, Michelle. były lodowato zimne. Natychmiast sięga po telefon. Do pół godziny w domu Jangów zaroi się od ludzi i ciocia z siostrzenicą oddalą się na stronę. Michelle Yang otrzymała około 30 uderzeń w głowę tępym narzędziem. Jej czaszka w kilku miejscach była pęknięta. Patomorfolodzy orzeknął, że bezpośrednią przyczyną śmierci był upływ krwi do mózgu. U ofiary stwierdzono również brak kilku zębów i liczne siniaki na twarzy. Michelle Yang nie została tak po prostu zabita. Została pobita na śmierć. Jason tamtego wieczoru ląduje rutynowo na komendzie, żeby opowiedzieć o tym, co robił w ciągu ostatnich 24 godzin i żeby zostać sfotografowanym, bowiem choć według śledczych Michelle zaatakowano została podczas snu, to ilość krwi i rozmach, ujmijmy to w ten sposób, obrażeń, powodują, że śledczy przyglądać się będą swoim podejrzanym bardzo uważnie. Jason nie jest oczywiście podejrzanym, bo w tamtym momencie śledczy wiedzą już, że mężczyzna ma żelazne alibi. Zdążyli się bowiem już w ciągu tych kilku godzin oczekiwania na niego dowiedzieć od Shelly Shady, że kiedy przyszła poprzedniego wieczoru do przyjaciółki o 18.30, Jason był jeszcze w domu. Zaproponowały mu z Michelle nawet, żeby został z nimi na kolację, ale odmówił, bo miał ją zaplanowaną w Cracker Barrel w Galax, w drodze do Clintwood do Virginii. Odległość z Raleigh do Clintwood to około 450 kilometrów. Dlatego Jason, jak mówi śledczym, postanowił zatrzymać się na noc Białym Fordem w Hillsville. To około 250 km od Raleigh, gdzie ląduje w hotelu Hampton o 22.49. W którym to hotelu po otrzymaniu karty klucza może wejść do pokoju na trzecim piętrze. Na drugi dzień kontynuuje swoją podróż do Clintwood, gdzie następuje spotkanie z klientami. Rzeczywiście cały zespół menadżerów potwierdza, że Jason był na spotkaniu 3 listopada i był w świetnej formie. Wypoczęty, tryskający humorem, ale i skoncentrowany na sprawie. Nikt nie zauważył jakichkolwiek oznak zmęczenia, rozdrażnienia. Bardzo im wierzę, podsumowuje Meredith. Te rzeczy znała tylko moja siostra. Moja córka martwa już była miesiąc temu. Odpala nagle Linda Fisza. A ponieważ Jason po skontaktowaniu się z adwokatem odmawia jakichkolwiek odpowiedzi w temacie dalszym niż ostatnie 24 godziny jego egzystencji, śledcze nadstawiają uszu na to, co mówią najbliżsi denatki. Ostatnim razem Michelle widziałam w październiku, kiedy u nich byłam, kontynuuje Linda, jej matka. Oglądaliśmy telewizor. Michelle położyła się na kanapie i złożyła głowę na moich kolanach. Głaskała mi ją, a ona była taka milcząca. Moja córka, zawsze tak pełna energii, z tym czymś, co oczarowywało wszystkich, którzy mieli z nią do czynienia, była zupełnie pusta. Nie było w niej żadnego życia. Śledczy jednak chcą wiedzieć, co w ogóle Meredith robiła u siostry w południe. Czy były umówione? Oczywiście Meredith zdaje sobie sprawę, że śledczy muszą postawić to pytanie, ale bardzo możliwe, że przeżyła coś w rodzaju déjà vu. Bo musicie wiedzieć, że byli tacy, którzy uznawali, iż Meredith żyje życiem swojej. Cytuję, pięknej siostry. Najwyraźniej według niektórych, tylko fakt, iż Meredith miała lekką nadwagę, sprawiał, iż, no cóż, ona nie była piękna. Według tych oczywiście kąśliwych opinii. Nic jednak bardziej mylnego. Meredith i Michelle łączyły bardzo zdrowe, bardzo przyjacielskie. Pełne miłości, relacje siostrzane. W ich rodzinie nigdy nie było faworyzowania żadnej z tych dziewcząt. Natomiast, no rzeczywiście, Michelle była klasyczną pięknością, a Meredith nie jest klasyczną pięknością, jest pełną, pełną uroku dziewczyną. No ale, że ma nadwagę, to niestety, ale niektórzy insynuowali, że kto wie. Czy nie chciała wejść na miejsce swojej pięknej siostry? Wracamy jednak do Meredith, która odpowiada śledczym, że nie, nie były z siostrą umówione. Nie tylko, że nie były z Michelle umówione, ale ta nie miała pojęcia, że Meredith się do niej udaje. Poszła tam bowiem na prośbę Jasona, który rankiem 3 listopada zadzwonił do niej. Nieco spanikowane, z ogromną prośbą, żeby Meredith udała się do nich do domu, ponieważ zamówił on dla swojej żony torebkę jej marzeń jako prezent. Nie wiem, czy na Boże Narodzenie, czy na Thanksgiving. W każdym razie to zamówienie niestety leży gdzieś tam na półce i bardzo możliwe, że Meredith wcześniej czy później, no jednak zobaczy, co Jason zamierza. No, i cała niespodzianka spali na panewce. Meredith absolutnie jak najbardziej rozumie swojego szwagra, bardzo się cieszy. Ujęło ją to, że pamiętał. Rzeczywiście, torebka, którą zamówił dla jej siostry, była już od dawna obiektem westchnień tej ostatniej, i w ten sposób, krótko po obiedzie, przed 13, udaje się do ich domu. W tonie obu kobiet, Lindy i Meredith Fischer, jest coś takiego, co sprawia, iż policjanci chcą się przyjrzeć bliżej parze Michelle, no już świętej pamięci, i Jasona. Linda zaczyna z grubej rury. Tego małżeństwa miało nie być. Michelle była szczęśliwą, spełnioną kobietą. Urodzona 17 lutego. 1977 w Nowym Jorku, jeszcze przed trzydziestką, zaczęła spełniać swoje marzenia. Michelle uwielbiała się uczyć, kochała szkołę. To też nikogo nie dziwi, że w końcu wymarzone studia na administracji biznesu w Relii, stolicy północnej Karoliny, zdaje po prostu wzorcowo. Michelle była, jak mówi Linda, Jednocześnie bardzo uzdolniona, ale i skromna. Nie lubiła być w centrum uwagi, ale zawsze otoczona jest wianuszkiem przyjaciół, z którymi spotyka się w każdy weekend w knajpach Rally. Jest piękna, choć niezarozumiała. Wręcz przeciwnie, jest bardzo pomocna. Każdy, kto ją zna, wie, że może się przy niej wygadać. Ona sama niewiele o sobie mówiła. Może dlatego, że nie było o czym, powie jej przyjaciółka Shelley. W tamtym czasie Michelle była po prostu szczęśliwa. Po studiach postanowiła zostać w Reli i podjęła tam pracę. Jako księgowa w Progress Energy. Szczęście Michelle Fisher zostaje podniesione o kolejny wymiar 21 lutego 2001 roku, kiedy to świętuje swoje 24 urodziny. Oczywiście w knajpie z przyjaciółmi. Nagle, kiedy niesie tace z kieliszkami wypełnionymi szampanem, potrąca ją pewien młodzian. – Hej, jestem Jason. I Michelle ma okazję zobaczyć uśmiech, pod wpływem którego uginają jej się kolana. – I dobrze, bo jest co zbierać z podłogi. Ale Jason… Ugina te kolana, co prawda jeszcze nie przed nią, ale razem z nią. I do końca wieczoru nie opuści już tej pięknej kobiety. Okazuje się, że Jason również pracuje w biznesie. Jest przedstawicielem handlowym w firmie Blake Decker. Sprzedają tam jakieś strony robią jakieś strony internetowe. I tak jak Michelle, jest to ambitny, pracowity i towarzyski młody człowiek. Aczkolwiek starszy od niej o 6 lat. Tak jak ona, kocha on futbol. Tak jak za nią mężczyźni, tak za nim oglądają się kobiety, co Michelle rejestruje jeszcze tamtego wieczora, 21 lutego. Ale tamtego też wieczora dla Jasona istnieje tylko jedna kobieta Michelle. Michelle wkrótce przedstawia Jasona rodzinie. Jak wszyscy są oni młodym człowiekiem oczarowani, mimo że bywa w swoich zachowaniach też infantylny. Bardzo szybko go coś denerwuje i nie potrafi tego ukryć, co czasami jest męczące. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że zrównoważona, spokojna i ciepła Michelle będzie amortyzowała w tym związki wyskoki swego porywczego partnera. Jest rok 2003, kiedy młodzi Jason i Michelle przeżywają swoją młodość jak należy. Są już obydwoje niezależni finansowo, wieczorami spędzają czas uprawiając sport, a w weekendy szalejąc w grupie przyjaciół w barach i knajpach, których w nie brakuje. Jeżdżą na rowerze, pływają kajakami. Są młodzi, są aktywni, są piękni i są... Ciąży. Ups. Tego żadne z nich nie miało w planach. Pierwszy odruch to aborcja. Drugi, a może jednak nie. I para zasiada do poważnej rozmowy. Jej rezultatem jest decyzja o ślubie. Ten odbywa się jak należy. Najpierw cywilny, 12 sierpnia 2003. Potem kościelny, 10 października tegoż samego roku. Ale Linda nigdy nie zapomni, że Michelle zwierzyła się matce, iż ma świadomość, iż choć oboje z Jasonem się kochają, to jednak gdyby nie dziecko, do ślubu z pewnością, przynajmniej na tamten moment, by nie doszło. Linda rozwiwa jednakże obiekcje córki. Jason to miły chłopak. Bywa niepoważny, ale jego decyzja na tak dla ciebie i dziecka świadczy jednak o tym, że jest odpowiedzialny. Będziesz musiała po prostu znosić jego humory. Małżeństwo to nie zabawa, kochanie. To staje się już zupełnie jasne, kiedy 29 marca 2004 roku na świat przychodzi Cassidy Elizabeth Young. Pierworodna córka Michelle i Jasona. Na widok małej twarzy rodziców rozświetla szczęście. O ile małżeństwo to nie zabawa, to rodzina to już naprawdę poważna rzecz. I małżonkowie nabywają dom na przedmieściach Raleigh. To piękny, dość obszerny budynek z poddaszem, ogrodem oraz garażem. Sto i nieco na uboczu. Ale opodal wybudowano właśnie nowe osiedle szeregowców. Także miejsce jest idealne. Niby osobno, ale jednak pusto nie jest, bo sąsiadów bez Liku. I zaczyna się szara codzienność. Jason pracuje, Michelle pozostaje z małą w domu. Jak już Wam wspomniałam, młoda pani Yang nie należała do wylewnych. Należała raczej do tych rzadkich okazów, które bardziej słuchały niż mówiły. Jednak jej rodzina zna swoją najstarszą latorośl. I z czasem matka z siostrą nalegają. Czy ci nie pomóc? Macie jakieś problemy finansowe? Czy Jason znów zrobił awanturę, bo mała jedząc zupkę zabawia się w fontannę, w efekcie czego zupka zalewa podłogę? Wreszcie wydębiając Michelle, że nie, Jason nie robi awantur. Tak rzadko bywa w domu, że nawet dla niego byłoby to w tych warunkach trudne. Linda nie wie, co na to córce powiedzieć i znajduje salomonowe wyjście. Jason musi pracować i nowy dom trzeba spłacić. To znaczy, słuchajcie, ten dom nie był nowy w sensie nowoczesny, no tylko ich nowa siedziba, tak? Ona, Michelle nie pracuje. To jest układ OK, tak powinno być, skoro mają małe dziecko. Ono potrzebuje matki. Ale skoro Michelle czuje się samotna, to ona, Linda, odwiedzać ją będzie częściej i na dłużej. Michelle jest zachwycona, ale Jason bynajmniej nie ukrywa, że częste wizyty matki to dla niego problem. I nawet propozycja Lindy, że ona dołoży do tego domu tak, by mogli rozbudować go na tyle, iżby można urządzić w nim apartament dla niej, tak żeby ona mogła mieszkać razem z nimi. To był taki pomysł na zasadzie pewnej przybudówki, żeby ona była przy nich jakby, ale no jednak nie w ich domu tak na 100%. I że ona to sfinansuje. Ta propozycja Sprawia, że Michelle jest w siódmym niebie, ale bardzo szybko z niego spada, ponieważ Jason po prostu jest tym pomysłem wkurzony i nie chce o niczym słyszeć. Wobec tego Linda robi krok w tył. Nie odwiedza już córki. Informuje ją tylko, że i tak zamierzała opuścić nowy Jork i że przynosi się do Reli. Ale mieszkać będzie osobno, na innym osiedlu po prostu. Tym razem Jason nie ma nic przeciwko i kupuje żonie psa, labradora. Ten jest uwielbiany wkrótce przez wszystkich, zaś sam nie odstępuje Cassidy, która jest jego panią, śmieje się Michelle. Nie ja, tylko moja córka. Słuchajcie, nie wiem, jak to było z Lindą dalej, ale do Rally przeprowadza się Meredith, o trzy lata młodsza od Michelle. Jedyna jej siostra. Meredith, zapewne jednak nauczona już doświadczeniem matki, zachodzi do Jangów jedynie, kiedy pana domu nie ma w domu. A ponieważ Jason bardzo rzadko bywa w domu, no to Meredith jest w tym domu bardzo często. I zawsze ulatnia się, jak tylko zostaje powiadomiona, że Jason wraca z podróży służbowej. Meredith bowiem z czasem swojego szwagra wręcz nie lubi. Widzi, że jej siostra jest markotna. Potrafi bez końca radośnie rozprawiać o swojej córeczce, a od lata 2006 o drugim zbliżającym się szczęściu, bowiem w czerwcu tamtego roku okazuje się, że Michelle jest w drugiej ciąży. Natomiast kiedy tylko schodzą na temat Jasona. Mina siostry Żednie. Wielka miłość między Michelle a Jasonem zrodziła się z potłuczonego szkła rozbitych kieliszków od szampana. A druga ciąża Michelle okazuje się przy okazji rozbitych szyb w samochodzie. Latem 2006 roku Michelle i Jason są w drodze do Transylvania County. Gdzie mieszka rodzina Jasona? W pewnym momencie Jason do dziś dnia nie potrafi tego wytłumaczyć, jak to się stało. Traci on na moment kontrolę nad samochodem, i ten uderza o występ skalny. Na szczęście, nurkujący dalej w dół ulicy, samochód zostaje opanowany przez kierowcę, czyli przez Jasona, nikomu nic złego się nie dzieje. No, ale dzwonią jednak po pogotowie, dlatego, że no, trzeba zrobić takie rutynowe badania, czy ktoś nie ma wstrząsu mózgu. Cassidy ma wtedy prawie dwa i pół roczku. I przy okazji tychże właśnie badań, nie tylko że nic złego na szczęście się nie okazuje, ale okazuje się, że Jason i Michelle będą znowu rodzicami. Atoli Jason nie odzyskuje. A wręcz coraz bardziej traci kontrolę nad swoimi zachowaniami. Z czasem nie ukrywa już w ogóle, że uwielbia flirtować z kobietami. I kiedy Michel zwraca mu uwagę, że to niestosowne, zwłaszcza w przytomności jej i ich córki, mężczyzna dostaje szał. Wiesz, ile mężów zgrywa świętoszku wobec swoich żon i co robi za ich plecami? Ja robię na odwrót, Michel. Za Twoimi plecami, moja droga, to ja pracuję, haruję jak wół, na nasze dzieci i nasz dom. Flirtuję jak każdy normalny facet. Powinnaś mi być wdzięczna, że nie gram przed tobą kogoś, kim nie jestem. Ale do Michelle ten argument nie przemawia. Nie czuję się przez męża ani zauważana, ani szanowana. Siostrze powie, że cytuję. To, czego on ode mnie żąda w łóżku, to nie seks, tylko jakieś zboczenie. Meredith nie będzie drążyć tematu. Kiedy do Yangów przyjeżdża na kilka dni znajoma jeszcze z koledżu Jasona, Carol Ann Sowberry, ten jest wobec niej tak szarmancki, że Michelle zabiera córkę i znika z mieszkania na pół dnia. Raczej nie dowiedziała się nigdy, mam nadzieję, że pod jej nieobecność Jason i Karol, o czym ta zezna na procesie, uprawiają seks na sofie rodziny w rodzinnym salonie. Czy Karol miała na coś nadzieję, tak jak niejaka Michelle Mani? Kobieta jego kolegi, któremu towarzyszyła na ślubie Janków, a z którym w tamtym czasie to znaczy w lecie 2006. Przeżywali kryzys. Michelle Mani i jej facet. Oraz w tamtym czasie, to jest od lata 2006, czyli przypomnijmy, odkąd Jangowie dowiadują się, że będą po raz kolejny rodzicami, Michelle, jak zezna na procesie, utrzymywała regularne stosunki seksualne z Jasonem. W każdym razie, Jason miał jej powiedzieć we wrześniu 2006, że skończyłem już z Michelle. Cokolwiek by to miało znaczyć. W ogóle od lata 2006 nasilają się dziwne, infantylne, a nawet gorzej, zachowania Jasona, które stają się po prostu prowokacyjne i nie do zniesienia. Shelley Shady opowiada, że pewnego razu na przyjęciu, jakie zorganizowali ona i jej mąż, w przytomności około 20 osób Jason zaczyna nagle opowiadać o tym, co lubi w łóżku. Niby żartami, ale jednak w pewnym momencie jedna z kobiet daje mu do zrozumienia, żeby zmienił temat. Na co Jason przeskakuje do niej, udając niby, grając niby takiego klauna, że to niby wszystko zabawa. Ściąga jej z palca obrączkę małżeńską i połyka ją. Po czym z uśmiechem bazyliszka dodaje: dostaniesz ją jutro z powrotem. Kiedy w związku z tym gospodarz domu każe mu wyjść, Jason ściąga spodnie i oddaje mocz na dywanie w salonie. Przypominam w przytomności prawie 20 osób. Shelley przejmuje pałeczkę rozumie, że ma do czynienia z człowiekiem no nie do końca poczytalnym i chce załagodzić sytuację, bo ona ewidentnie eskaluje. Proponuje więc Jasonowi, żeby poszedł i wziął prysznic. Ona posprząta po nim i przejdą zaraz wszyscy do ogrodu, żeby się przewietrzyć. Na to Jason wykonuje grzecznie polecenie, po czym wraca do tego salonu czy ogrodu, już nie wiem, gdzie oni tam byli, jak go pan Bóg stworzył na jutęki i zasiada przy gościach. No, którzy już w tym momencie niestety, ale wstają i wszyscy jak jeden mąż wychodzą, bo rozumieją, że no po prostu wszystko to zmierza w mało ciekawą stronę. Czyli w tą samą, w którą zmierza małżeństwo Janków. Linda nie może zrozumieć, dlaczego. Michelle nie chce się rozwieść. Ale Michelle załamana oznajmuje, że jest w drugiej ciąży i nie ma mowy o rozwodzie. Być może to właśnie ten stres, ta świadomość tego, że będzie teraz dwoje dzieci, wiadomo, więcej wydatków, większa odpowiedzialność. Może dlatego Jason zachowuje się tak, jak się zachowuje. Ale Meredith dodaje... Że po tym epizodzie u Shelley, Michelle powiedziała jej, że rozwód z tym człowiekiem to tylko kwestia czasu. Śledczy powiedzą potem, że zeznania trzech najbliższych kobiet z otoczenia ofiary czyli Lindy, Meredith i Shelley były oczywiście cenne, ale nierozstrzygające. Jako ludzie mający na co dzień do czynienia z ciemnymi stronami ludzkiej natury odsłuchali powyższych rewelacji bez gęściej skórki. Jak to powie potem obrona Jasona Young, to, że mój klient zachowywał się jak obleśny, naćpany palant, wciąż nie czyni z niego zabójcy. No cóż, trudno zaprzeczyć. Bo tak naprawdę to, co zwróciło uwagę śledczych, to pierwsze zdania Shelley. Jason nie zjadł kolacji z kobietami, wymawiając się, że czeka go długa podróż. Wspomniał o Cracker Barrel, ale najwyraźniej nie o Hillsville, gdzie zamierzał spędzić noc w hotelu Hampton. Był to kolejny wyjazd służbowy Jasona Young, dlatego uwagę śledczych zwraca taka rzecz. Jason w swojej pracy pokonywał setki, jeśli nie tysiące kilometrów. Najczęściej jednak wybierał się podróż wczesnym rankiem, tak żeby jeszcze tego samego dnia wylądować w miejscu przeznaczenia. Po danym spotkaniu odbywała się jakaś impreza czy elegancka kolacja, po czym mężczyzna spał w hotelu na koszt albo swojej, albo wyjazdowej firmy, i na drugi dzień wracał do domu. Tym razem było inaczej. Tym razem Jason postanawia zatrzymać się na noc w połowie drogi. Odległość z Raleigh do Hillsville to około 250 km. Śledczy obliczają, że po tym jak ewentualnie miałby on z tego Hillsville wrócić do Raleigh, dokonać mordu i wrócić z powrotem do Hillsville, Zabrałoby mu to około, no tak, między 5-6 godzin. A więc miał wystarczająco dużo czasu, żeby załatwić to, co miał do załatwienia, i wrócić, jak gdyby nigdy nic do hotelu. Jednym słowem, ramy czasowe pozwalają na taką spekulację. No ale zapisy jego doby hotelowej. Z 2 na 3 listopada bezlitośnie wskazują, że karta klucz aktywowana była tylko raz, kiedy gość przekraczał próg pokoju. To znaczy, w tym, to znaczy karta Jasona wykazała rejestrację tylko jednokrotnego przekroczenia progu pokoju. A to oznacza, że nie mógł on opuścić hotelu tamtej nocy bo w takim wypadku karta aktywowałaby się co najmniej w dwóch kolejnych momentach przy opuszczaniu pokoju i otwieraniu wejścia głównego przy wychodzeniu z hotelu. Ponieważ Jason Young nie jest nawet podejrzany, oficjalnie policjanci nie mogą tak sobie wejść do hotelu i pomyszkować, choćby w pokoju, w którym minionej nocy spał mąż Michelle. Mogą jednak zadawać pytania. Niejaki pan Hicks, szef pionu technicznego placówki, na pytanie policjantów, czy nie rzuciło mu się w oczy coś odbiegającego od normy w obejściu, odpowiada, że tak, owszem. Drzwi pod tytułem wyjście awaryjne były niedomknięte. Kiedy rankiem 3 listopada robił swój poranny obchód. Ze zdziwieniem skonstatował, że w drzwiach tych zatknięty był kamień. Znaczy, no w drzwiach, no one były uchylone, i położony był kamień między ramą drzwi a drzwiami, tak że te pozostawały otwarte w sensie, a raczej niedomknięte, co z daleka nie rzucało się w oczy, ale z bliska już tak. Poza tym, kontynuuje Pan Higgs, jedna z kamer na trzecim piętrze. To tam znajdował się pokój, w którym nocował yy, Young, Była odwrócona do sufitu. Kamera ta zainstalowana została w hotelu 5 lat wcześniej i nigdy nie było z nią problemów, nie była zepsuta i tak dalej. W ogóle coś takiego jak tu 9 lat pracuje nie miało miejsca. Dorzuca kolega pana Hicks Elmer Goat. Tamtego ranka jej pozycja po raz pierwszy została zmieniona, ale nie przez niego, przez żadnego z nich, ani przez Hicksa, ani przez Goda. Tym samym, oczywiście, nie mamy nagrania tamtej nocy. Ostatnie klatki z nagraniem wskazują na 23:19, a więc na pół godziny po tym, jak Jason zarejestrował się w hotelu. Kamień w wyjściu awaryjnym zabezpieczył powrót Jasona do hotelu. Ewentualnie, tak spekulują śledczy. No dobrze, ale jak dostał się potem do pokoju? Karta, powtórzmy, wskazuje tylko na jednorazowe przekroczenie progu tegoż. Na to Hicks oznajmia policjantom, że w drzwiach prowadzących do apartamentów znajduje się mechanizm, który pozwala na niedomknięcie drzwi. To znaczy one są praktycznie jakby no wyglądają na zamknięte, ale nie dochodzi jakby do klik, do ostatecznego kliku i one są niezamknięte. Przyuważyć coś takiego w dzień trzeba chcieć. W nocy, według pana Hicksa, goście po prostu podążają do swojego pokoju. Bardzo często w stanie, że tak powiem, bimbom, więc nikt na takie rzeczy nie zwraca uwagi. Tyle co do Hampton Hotel. Tymczasem ekipa przetrząsająca dom rozróżnia wśród krwawych śladów odciski butów z charakterystycznymi śladami podeszw Pipis Orbital Shoe. Nie wiem, czy ja to dobrze wymówiłam, przepraszam. W rozmiarze, i podaje tutaj za nimi 12, u nas to jest bodajże 42, ale tego też nie wiem, Podaje Wam amerykański rozmiar 12. Policjanci odkrywają, że takie właśnie buty to znaczy, no, odkrywają, docierają do sprzedawcy, który potwierdza im, że pan o nazwisku Jason Young zakupił takie buty i było to na rok przed śmiercią Michelle, na jesieni 2005 roku. Telefon Jasona zeznaje, że między tylko 4 października a 3 listopada a więc w ostatnim miesiącu no, życia Michelle, jej mąż połączył się z Michelle Mani kochanką 980 razy. Były to połączenia, to były rozmowy telefoniczne. To nie były SMS-y i tak dalej, czy WhatsAppy, to były rozmowy. Jason tłumaczy, że no owszem mieli kryzys z Michelle, ale to wszystko. On po prostu załatwiał sobie ten kryzys przez ro romansem. I to dobrze się złożyło, bo Michelle Mani też miała no, trudności, akurat w swoim związku. No i co, no, przecież chyba policjanci nie oczekują, że miałby się z tego zwierzać żonie. Oczywiście, że było to w tajemnicy. W ogóle początkowo Jason robi wrażenie zrozpaczonego. Potem jednak przechodzi do ofensywy i ogranicza Lindzie i Meredith kontakty z Cassidy. 17 grudnia 2008 roku Linda i Meredith wnoszą pozew sądowy o odebranie Jasonowi praw rodzicielskich. Motywują to tym, iż Jason ogranicza im, czy wręcz no nie dopuszcza do kontaktów z wnuczką i siostrzenicą. Za to publikuje zdjęcia dziewczynki na stronach randkowych czyli wykorzystuje je małą do umawiania się z innymi kobietami dokładnie tydzień wcześniej zrobiły to po tym jak sąd najwyższy w osobie sędziego Donalda Stephens dwa tygodnie wcześniej uznał to było słuchajcie jeszcze przed procesem a Donald Stephens uznał iż young zabił cytuję z premedytacją koniec cytatu swoją żonę a w związku z tym nie ma on prawa do korzyści z jej polisy na życie. Po prostu szlaban. Dwa miesiące później, 6 lutego 2009, Meredith uzyskuje prawa opieki nad Cassidy. Dochodzi do ugody między nią a Jasonem, który może widywać dziecko co dwa tygodnie oraz na święta i urodziny. W miesiąc później, to znaczy no ponad trochę miesiąc, 16 marca 2009 roku, Linda otrzymuje 15,5 miliona dolarów, jako zadośćuczynienie za tragiczną śmierć córki. Ale Linda chce przede wszystkim sprawiedliwości. Oskarża ona Jasona o zamordowanie Michelle, i tak oto w 2009 roku dochodzi do pierwszego procesu. W którym Jason zasiada na ławie oskarżonych. Proces ten jednakże pada, ponieważ przysięgli okazali się niejednomyślni. W trzy lata później, w 2012, dochodzi do drugiego procesu. Oba procesy są czysto poszlakowe, bowiem narzędzie, jakim zadano Michelle Young śmiertelne ciosy, nie zostało znalezione. Jednakże tym razem prokuratura podchodzi do sprawy zupełnie inaczej. Nie tylko przedstawia poszlaki, ale przedstawia je w tak logicznym ciągu, że okażą się one przytłaczające. Po pierwsze, Jason nie zdradza żonie, że zatrzymuje się w Hillsville. Ta myśli, że jak zawsze. Mąż pokona całą trasę za jednym razem, jak to miał w zwyczaju. Wiemy to od świadka Shelley Shade. Dlaczego to czyni? Nie, nie dlatego, żeby spotkać się z kochanką. Czyni to dlatego, żeby po odwróceniu kamery do sufitu, co zrobił w rękawiczkach, bo nie ma na niej żadnych odcisków palców, i po otwartego pokoju oraz kamienia w wyjściu awaryjnym, Wrócić do Raleigh. Dokładnie w połowie trasy z Hillsville do Raleigh zatrzymuje się na jednej ze stacji benzynowych, gdzie zapamiętuje go pani Gracie Calhoun. Słyszeliście państwo jej świadectwo. Zapamiętała go bardzo dobrze i to nie tylko dlatego, iż klient ten zapłacił gotówką, a nie jak zazwyczaj to już wtedy. W 2006 roku płacili klienci kartą. Przede wszystkim jednak Gracie Calhoun zapamiętała Jasona Young z powodu karczemnej awantury, jaką wszczął on, bowiem uznał, iż pistolet tankujący źle działa. Doszło do tego, że pani Calhoun musiała grozić wezwaniem policji, ponieważ pan Young... Walił po prostu tym pistoletem o ziemię. Obrona przekonuje Państwa, iż nie mógł być to Jason Young, ponieważ jadąc zamordować swoją żonę, byłby ostatnią idiotą, gdyby zwrócił w ten sposób na siebie uwagę. Tak, proszę Państwa, można podejść do, można rozważać zachowania osoby racjonalnej, ale usłyszeliście już Państwo bardzo wiele o tym, aby wiedzieć. Że niestety ale pan Jason Young nie był osobą racjonalną. Miał ogromne problemy z panowaniem nad własnymi zachowaniami. Dalej, jego Biały Ford Explorer widziany był przez świadka około godziny 4.23 listopada przy garażu jego domu. Obrona przekonuje państwa, że Biały Ford to żaden dowód. Bo ktoś mógł się zgubić i pytać o drogę. Jednakże, szanowni państwo, nikt, kto chce zapytać o drogę, zwłaszcza o czwartej nad ranem, jeśli już w ogóle na taki pomysł wpadnie, nie zajeżdża tuż przed czyjś garaż, czyli na podwórko. Taki ktoś zostawia samochód na drodze i podchodzi do domu na nogach. Po wejściu do domu zamyka labradora, który nie alarmuje sąsiadów szczekaniem bowiem osoba, która wyszła tamtej nocy do domu była psu znana. To był, proszę państwa, jego pan. Następnie, po wejściu do sypialni, bije żonę ze skutkiem śmiertelnym. Słyszeliście państwo zeznanie przedszkolanki. Mała Kessydzi bawiła się w przedszkolu dwoma lalkami w taki sposób, że jedna lalka okładała drugą w trakcie tego przedstawienia dziewczynka mamrota do siebie mamusia dostała tyty mamusia była niegrzeczna mamusia ma wszędzie tyty obrona przekonuje państwa że w ani jednym momencie dziecko przepytywane przez specjalistów nie wyrzekło słowa daddy niemniej dziecko użyło słowa on i opisało scenę dokładnie tak jak według śledczych miała ona miejsce. Wreszcie usłyszeliście państwo zeznanie siostry ofiary Meredith Fisher. Tamtego feralnego dnia, 3 listopada 2006 roku, kiedy przybyły wezwane przez nią służbę, kobieta pani Fischer zajęła się dzieckiem, które, jak ze zdziwieniem skonstatowała, miało czyściuteńką pieluchę. Według zeznania Shelley Szady, około godziny 22.00 Cassidy została uśpiona przez matkę, która zeszła potem do salonu. Pani Szady opuściła dom państwa Yang około 23.30, po tym, kiedy jeszcze z przyjaciółką posprzątały po posiedzeniu w salonie. Nawet przy założeniu, że Cassidy została przewinięta przez matkę około północy. Przypuszczenie, że nie wypróżniła się przez kolejne 13 godzin, bo o tej porze przybyła pani Fischer do domu państwa Yang jest wykluczone. Kto przewinął to dziecko w przedziale czasowym między 23.30 a 13 a około 13 .00, 3 .00 listopada? To proszę państwa mogła zrobić jedynie osoba z tym dzieckiem emocjonalnie związana. Wreszcie pan Yang opuszcza dom, pozostawiając swoją córkę z zamordowaną żoną oraz ślady butów identyczne z rozmiarem i ze śladami pod podeszew jego butów, odbitych we krwi. A więc był na miejscu zbrodni. Nie są to ślady z poprzedniego wieczoru. To są ślady odbite we krwi jego żony Michelle Young. Motyw? Motyw, proszę państwa, to wypalenie się związku, o czym pan Young mówił nie tylko swojej kochance, ale też swoim kolegom. Do tego dochodzą jeszcze problemy finansowe, bo jak się okazuje, interesa pana Young nie wyglądały najlepiej. Jakże więc tutaj wszystko się pięknie łączy? Nie mamy żony, ale mamy polisę na życie. 5 marca 2012 roku Ława Przysięgłych po przesłuchaniu 48 świadków i 10 godzinach obrad uznaje Jasona Young winnym morderstwa pierwszego stopnia na swej żonie Michelle Young i nienarodzonym synu. Jason otrzymuje dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Słuchajcie, pozwólcie, że nie odniosę się do sprawy, która was tutaj zapewne wszystkich o obezdech przyprawiła, a którą wspomniał w jednym już z ostatnich punktów yy, prokurator, mianowicie, że dwu i półletnia została sama z matką unurzaną w krwi. Dziewczynka dreptała wokół mamy, jak wam już na początku tego materiału mówiłam, i jak zobaczycie, częściowo, no bo oczywiście śladów przy ofierze nie sfot, naczy, tych fotografii nie opublikowano, ale wydeptała tam naprawdę prawdziwy wieniec. Musiała, bardzo możliwe, że mówiła do matki, że ją próbowała budzić. W każdym razie, Zanim schowała się pod łóżeczko, z którego wygramoliła się dopiero jak przyszła Ciocia, położyła mamie przy głowie swoją ukochaną laleczkę. Tyle dla Cassidy, która na szczęście, i to jest ta dobra wiadomość, pozostaje pod opieką Cioci. Nie wiem, czy widuje Tatusia w więzieniu, nie mam pojęcia. Jason od roku 2012 do 2019 trzy razy się odwoływał, ale za każdym razem prośba o sąd o proces apelacyjny zostawała odrzucona. Muszę wam powiedzieć, że po odsłuchaniu tej litanii w wykonaniu oskarżyciela, gdybym była przysięgłą, też dałabym kciuka w dół. Według mnie, to Jason jest no, sprawcą tego strasznego czynu, jakiego dokonał na swojej żonie. Nakreśliłam wam tu obraz Jasona sprzed tragedii, bowiem jest on jakby logiczny z tym, co opisali patomorfolodzy. Zmasakrowana Michelle Young zabiła, zost zabita została przez kogoś, kto był w ogromnym szale nienawiści. Dlaczego Jason tak nienawidził Michelle? Myślę, że tutaj na ślad naprowadza nas Linda, która mówi o swojej córce jako o osobie bardzo dojrzałej, jednocześnie niezwykle lubianej, odnoszącej sukcesy zawodowe. A Jason był bardzo niedojrzały. Myślę więc, że Michelle, jak w zwierciadle, Ukazywała mu swoją klasą jego prawdziwe oblicze, no, z którego nie mógł być dumny. Myślę, że ona samą sobą, nawet nie, musia, nie musząc mu za wiele mówić, bo z tego co mówi zwłaszcza Meredith, Michelle y, niespecjalnie się wykłócała z mężem. Ona y, po prostu milczała, była smutna, kiedy przyjeżdżały do niego koleżanki i. Według niej był wobec nich y, zaskakująco miły, po prostu oddawała y, pola walkowerem i wychodziła z domu. Myślę, że samo jej spojrzenie to było coś, czego Jason nie mógł znieść, co nam zresztą potwierdza, ponieważ zostawił ją odwróconą twarzą do podłogi. Oczywiście motyw finansowy rozumie się samo przez się. Jedna jedyna rzecz mnie jednak zdziwiła w całej tej y, sprawie poszlak, że Jason, który wrócił, ewidentnie wrócił do hotelu Hampton w tym Hillsville, nie zatarł śladów. Nie przywrócił kamery do jej normalnej pozycji, co jest jeszcze zrozumiałe, no bo y, nagrania zatrzymują się o 23:19, gdyby wrócił po tych sześciu godzinach i z powrotem ją ustawił jak należy. No to by wskazał jasno, jak krowie na rowie, że przez 6 godzin go nie było. W każdym razie, no byłyby te 6 godzin braku nagrań, też wymownym na coś dowodem? Ale, ale, że on nie usnął, słuchajcie tego kamienia, no bo jak wracał do hotelu, to czy wszedł już wejściem głównym, czy właśnie tym awaryjnym? To przecież powinien był ten kamień odrzucić i już zamknąć to, to wyjście. On tego nie zrobił. Gdyby on tam już po prostu nie wracał, to byłoby dla mnie jeszcze jakoś zrozumiałe, no kurczę, zapomniał. Spieszył się w nerwach, wiadomo, adrenalina po takim czynie jest bardzo wysoka, to znaczy poziom adrenaliny po takim czynie jest bardzo wysoki, no ale on wrócił do tego hotelu. I nie pomyślał o tym, że jakże czytelny podpis zostawił. No, w sumie nie ma czego żałować, w sumie dobrze zrobił. Dziwi mnie tylko, że o takiej rzeczy zapomniał. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.